Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Już 1 września dostaniemy kolejną serię minifigurek kolekcjonerskich od LEGO. Tym razem będą to figurki na licencji Marvela. Znowu figurek będzie 12, cena się nie zmieniła, 17 zł za saszetkę, która oczywiście jest swego rodzaju blind bagiem, więc pora omówić serię. Seria w ogóle jest podzielona na takie 4 podserie tematyczne, dlatego że dostajemy tutaj figurki z 4 seriali. Po pierwsze Loki, po drugie Wanda i Vision, po trzecie Falcon i Zimowy Żołnierz i po czwarte What If. I one nie są rozłożone mniej więcej porówno, ale myślę, że jest tutaj kilka naprawdę dużych ciekawostek, które świetnie się prezentują. No i jeśli chodzi o wygląd tych postaci, to ja sobie tutaj też oczywiście zerknę, jak to wszystko wygląda. No i co my tutaj mamy? Idąc tak po kolei, jeśli chodzi o serial Wanda Vision, dostajemy 3 figurki i jest to oczywiście Scarlet Witch i Vision, czyli 2 głównych bohaterów. No i jest jeszcze Monica Rambeau, czy Rambo, nie wiem, Rambo to był w sumie Sylvester Stallone, więc okej. Okay. Z Lokiego dostajemy tylko 2 figurki i to jest Loki Frogiem i oczywiście jest też Sylvie z Loki jako Aligatorem, który wygląda naprawdę fenomenalnie i myślę, że jako taki miniaturowy krokodyl będzie się świetnie sprawdzał. Co do Falcona i Zimowego Żołnierza, tutaj dostajemy Falcona w stroju Kapitana Ameryki i oczywiście jeszcze dostajemy Buckiego Barnesa już jako Zimowego Żołnierza, a z What If mamy najwięcej, bo aż 5 minifigurek, no i to są Kapitan Carter, jest Gamora z ostrzem Thanosa, jest też taki łowca zombie Spider-Man, jest też Kapitan Ameryka w wersji zombie, no i T'Challa jako Star-Lord, więc tutaj mamy te wszystkie alternatywne historie. I co do wyglądu tych postaci, to myślę, że naprawdę fajnie to wygląda, przede wszystkim jeśli chodzi o akcesoria, które tutaj dostajemy jako dodatki, to warto na pewno zwrócić uwagę choćby na Falcona, który dostaje zrobione w kompletnie inny niż dotychczas znane nam skrzydła, które albo były jednym odlewem, albo były zbudowane z różnych elementów i tutaj myślę, że jest jakoś tak najsensowniej, dlatego że dostajemy całkiem sensownie wyglądające nadruki i rzeczywiście postać wygląda bardzo dobrze. I to też jest w ogóle seria, w której dostajemy aż 4 różne tarcze, no bo jest Kapitan Carter z tą swoją tarczą taką brytyjską, mamy też 3 różne tarcze Kapitana Ameryki, w szczególności chyba warto zwrócić uwagę na tarczę, którą ma Kapitan jako zombie. Zresztą jeśli czytaliście komiks Marvel Zombies, który też był taką alternatywną historią, to tam było dużo więcej postaci w takich właśnie formach zombie z Marvela. Co do Spidermana, który jest łowcą zombie, myślę, że tutaj też wygląda naprawdę przyzwoicie, bo ma na sobie taką pelerynę, która myślę, że idealnie pasowałaby do Doktora Strange'a i ma też 2 główki. Ma oczywiście standardową, normalną ludzką głowę i też druga już jest z maską. Scarlet Witch wygląda naprawdę świetnie, bo dostała taki klasyczny strój. Vision też prezentuje się całkiem dobrze, bo dostał nadruki i na rączkach, i na bokach nóg. Co do Gamory, ona tutaj jest w takim o wiele bardziej intensywnym kolorze, aniżeli te wersje filmowe, które dostawaliśmy. No i do tych, myślę, takich małych postaci, które dostajemy, czyli Throga, który tutaj pojawia się obok Lokiego. Bardzo fajny, niewielki odlew. No i właśnie ten mały aligator też wygląda bardzo dobrze. T'Challa też dostał 2 główki, chociaż ta druga główka to właściwie maska, którą nakładamy na jego głowę. I co do pozostałych figurek, to chyba już jakoś tak bez większych rewelacji. Chyba najsłabiej w ogóle wypada Bucky, który jest takim, powiedziałbym, dość zwyklakiem. I jeszcze jak tak sobie tutaj zerkam na te pozostałe figurki, to już jakoś tak zbyt dużego szału nie ma, bo ani Sylvie, ani też Monica Rambeau nie robią jakiegoś takiego wielkiego efektu wow, więc to może być seria, która nie będzie się sprzedawała jakoś tak super rewelacyjnie, bo mimo wszystko jest to seria kierowana do fanów Marvela, no i oczywiście do tych zatwardziałych fanów LEGO, którzy zbierają absolutnie wszystkie serie kolekcjonerskie jak leci. Ja oczywiście pokażę wam na kanale openingi z tej serii, pewnie podzielimy je po prostu na 2 odcinki, w jednym otworzymy 6 saszetek, w drugim 6, pokażę wam całą serię. Jeśli chodzi o poradniki masania saszetek, to biorąc pod uwagę
obostrzenia, które mamy, to, że też w niektórych sklepach te saszetki są ponumerowane, w innych są na przykład popakowane w oddzielne blisterki, żeby ich najzwyczajniej w świecie nie macać, to chyba te poradniki nie mają w tym momencie większego sensu, tym bardziej, że coraz częściej możemy sobie oczywiście kupić całą serię, albo właśnie wybrać te ponumerowane, konkretnie interesujące nas figurki, więc w takim wypadku te poradniki najzwyczajniej w świecie tracą sens, już nie ma takiego, wiecie, polowania na to, co w saszetce się znajduje, więc tutaj też jeśli chodzi o elementy, które są, one są na tyle charakterystyczne, że myślę, że dość łatwo jest je namierzyć, dlatego że okej, mamy cztery postacie, które mają tarcze, no ale też każda z nich ma jakieś inne charakterystyczne elementy, no bo w przypadku Buckiego mamy sztylety, w przypadku Falcona mamy oczywiście duże elementy skrzydeł, Kapitan Ameryka jako zombie ma swój hełm, który też pewnie wielu z Was posiada, więc wiecie, jak coś takiego wymacać, więc tutaj jeśli chodzi o te elementy bardzo charakterystyczne, nie ma sensu tego poradnika robić z wielu naprawdę różnych względów. No i cóż, wydawajcie znać, która z tych figurek, albo które z tych figurek podobają Wam się najbardziej, na które z nich czekacie najmocniej i czy w ogóle ta seria jest wysoko na takich Waszych osobistych topkach tych figurek kolekcjonerskich, bo ja szczerze mówiąc podchodzę dość ozięble do tej serii. Okej, oczywiście zbiorę całą, natomiast nie jaram się nią jakoś tak zbyt mocno, przesadnie, no ale może to się zmieni, nie wiem, w przypadku serii DC tak miałem, że jakoś specjalnie się nie jarałem, a potem jak ją zebrałem, to rzeczywiście fajnie było ją mieć w całości, ale chyba wizualnie po prostu tamte figurki jakoś tak bardziej mi się podobało, było jakoś tak więcej takich figurek w pewien sposób specjalnych. Tutaj się ograniczamy do pewnych aspektów uniwersum Marvela i jakoś tak dużego efektu wow one u mnie nie wywołały, ale dawajcie znać, jak jest u Was, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!